I'm over it. I would be like, I'm over this. Cześć, jestem Kasiulcia i witam Was w kolejnym odcinku Siedmiu Grzechów. Słuchajcie, co tu się w ogóle dzieje? Ta jest w tym stroju ze szpitala. To jest normalne, że oni wracają w tym stroju? Już nawet nie wiem. Powiem Wam, że w ogóle nie grałam w tą rodzinkę. Chciałam po prostu, żeby ten odcinek dzisiejszy nie był z starania się o dziecko kolejnego, tylko to będzie taki krótszy odcinek po prostu z takiej rozgrywki. Spróbujemy zdobyć awans naszą Melanie, spróbujemy napisać jeszcze jedną książkę, bo już jedną napisaliśmy i wydaliśmy. Chcę zdobyć awans, co jeszcze? Ogólnie tę złośliwość trochę podciągnąć. No i wiecie, te dzieci, Emmę wyprowadzić, te bliźniaki już wykluć z kołysek, zrobić im jakiś pokój. Nie wiem w ogóle, gdzie ten pokój, chyba tutaj im zrobimy, wiecie. Bo Emma się wyprowadzi, tylko ten pokój mi się strasznie podoba. Ja go chyba po prostu zapiszę sobie, w razie następnych jakichś tam nastolatków będę go używać. No a tutaj damy nasze dziewczyny nowe dwie i tyle. No bo bez sensu w sumie budować kolejne pomieszczenie, taki mały domek. W ogóle Madzia, moja widzka, obiecała, że zrobi mi domek. Zaproponowała, czy nie chciałabym zrobić to, czy nie chciałabym przyjąć domku. Ona by zrobiła bryłę samą, w sensie sam szkielet jakby domku, a ja bym sobie w środku, oj, tu trąciłam mikrofon, a ja bym sobie w środku po prostu go umeblowała po swojemu. Ja powiedziałam, że to jest świetny pomysł i naturalnie się z tym zgadzam. No to Melcia, weź tu pokołysz i po prostu nasza Madzia nam zrobi fajny, fajny domek. Co dzieci? Na górę! Do spania wam kliknęłam, czemu nie idą? Ta z kucykami, chodź tutaj. Podejdź tu. No i tak, moi drodzy, będzie, że będziemy mieli fajny, fajny domek od naszej Madzi. Ja go tam w którymś odcinku umebluję. Czy nas pidzie, czy nie, to już zobaczymy. Dobra, 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 gadka szmatka. Tutaj ty w ogóle idź już może coś. A ona, zobaczcie, ona jest przecież przeszczęśliwa. No to my skorzystamy z tego. Ty miałaś do awansu coś robić. Dane. No to rewelacja. Dawaj te dane. Analizowanie? Nie. O, zbadaj to, co to jest? Ach, zbadaj gościa, ale jaja, nawet nie wiedziałam. No, halo, sieć, przeglądaj. Tak, o, tu nam kran się popsuł. Dawaj, Emma, ty patrz, ogarniesz te tutaj całe przedszkole, no to świetnie, ekstra. Naprawisz też kran przy okazji. No i słuchajcie, moi drodzy, powiedzcie, jak mnie słychać, bo nowy mikrofon w końcu doszedł po wielu dniach od czwartku, doszedł w środę, więc prawie tydzień, kurde. Dobra, doszedł i jego minus jest taki, że on jest tak strasznie czuły, że będziecie chyba słyszeć wszystko. Jak ptaszek za oknem zakracze, to będziecie słyszeć. Jak na klatce ktoś kaszlnie, gdzie idziesz? Wróć, tu napraw. To będziecie słyszeć i, nie wiem, przełykanie śliny, no wszystko chyba będziecie słyszeć. No ale dobra, dobra. Niech tak będzie. Chyba nie zbuduję sobie specjalnie jakiegoś kartonu oddzielnego do nagrywania, żeby tam, wiecie, wygłuszone było. A ty naprawiasz. Zara, przecież przed chwilą dostał karmione było. Co znowu z nim? Jezu, te bliźniaki, to po prostu... O, zobaczcie, pokój w ogóle naszej Lileczki. Jak wygląda... O, ona tam śpi w tych poduchach schowana, słuchajcie. Dobra, to tutaj mamy, widzicie, regał na książki, jakieś książki, tu mamy głośnik, tu mamy sztalugę. No nie za wiele rzeczy, jak widzicie, no bo po prostu nasza kochana Lileczka ma maluśki ten pokoik. O, z tej strony właśnie ten głośnik, tutaj jakiś stoliczek. Stoliczek w ogóle jest taki, jak był w tamtym pokoju, on był niebieski, a jako tylko, wiecie, kolor mu zmieniłam na taki bardziej pasujący. O, kto to był? Emma, no to świetnie. No, także mówię... Tak to pozmienialiśmy i zobaczcie, tapeta z moim logiem. Widzieliście to? Normalnie, zobaczcie, jaka sława, już po prostu produkują tapety z moim logiem. No, kochani, powiem wam. Ekstra. A tutaj też moje logo? Nie, jakiś motylek. No dobra, powiedzmy, podobne. Także co myślicie o pokoju naszej Lileczki? Tutaj zobaczcie, sztaluga, ta noga wchodzi nam w ten, w ścianę. O, ale nie na wylot, tylko tak dotąd. Bo słuchajcie, jakbyś mnie postawiła, to nie dało się tu przejść. Dopiero w momencie, kiedy tak z nogą, no to o, tu trochę wychodzi. Ale to jest szafa. Dobra, nieważne. Emma, co ty, kochanie, robisz? Ty sobie czytasz książeczkę? O Jezu, jaka ty jesteś super. A do szkoły nie potrzebujesz nic? A w ogóle, ty masz szkołę? Ach, domową pracę. No i właśnie, będziemy naszą Emmę wyprowadzać. Niech ta idzie w ogóle na razie spać. Stop, tutaj nie ma. Spać. Naszą Emmę będziemy wyprowadzać.
Słuchajcie, w ogóle patrzę do mojego zeszyciku, co ja tu mam zapisane na temat Emmy, coś miałam. Aha, ktoś mi napisał, że obiecałam, że będę spełniać aspiracje dzieci, a tutaj szóstka i chcę je wyprowadzać. No tak, znaczy obiecałam. Powiedziałam, że tak bym chciała, ja nie obiecywałam tego, to raz. A dwa, nie spodziewałam się trojaczków i bliźniaków. To przecież, wiecie, to wyszło samo. Też dostałam takie zarzuty, że ja pewnie jakoś, nie wiem, tutaj specjalnie te dzieci, czy ja może jakieś cechy wzięłam, parceli czy coś, ale no nie mam ani cech parceli, aż sama jeszcze spojrzę. Moment. Zobaczcie, nie mam, mam tylko to, czyli romantyczna aura, czyli dzięki temu bardziej jesteśmy romantyczni tutaj z naszymi tatusiami, domowa atmosfera, no i słuchajcie, żyła złota i co jakiś czas tutaj właśnie te pieniążki nam wpadają, jakieś tam 2, 3, 4, 5 simolonów, no i kochani, nie mam tego, ani ona nie ma takiej cechy, ani jej też, gdzie jest Melcia nasza, zobaczcie, tutaj też jej nic nie kupowałam jeszcze, ani jednej, o zobaczcie, jak ona już stara, dupa, dobra, nieważne, dupa to jest brzydkie słowo, mam to wypikać? Dobra, nieważne, chyba nie, no w każdym bądź razie, moi drodzy, to taka sytuacja, no i co, no i mamy te bliźniaki, no i nie da się tutaj więcej tych dzieci, zaraz nam następne bliźniaki, nie daj Boże, się trafią, wytrzyj to, i co kochani, wtedy ja zrobię, powiedzcie mi. O, Halidaj, do kogo ty? A, do dziecka. I co ja wtedy zrobię, jak mamy tylko 8 osób możemy mieć? No, i ktoś też napisał, że o, to się robi już wyzwanie 100 dzieci, no bo ona tak rodzi te dzieci, no, ale to nie jest moja wina, że ona tyle tych dzieci rodzi. Miało być 5 dzieci z różnymi tatusiami, plus po jednym dziecku z Landgrabem i z Ćwirem, czyli 7 dzieci. A już mamy, kurczę, zobaczcie, 2, 4, 6 dzieci, a 7 dzieci, a jeszcze, wiecie, nam brakuje tam iluś. Już nie pamiętam, się zgubiłam. O Boże, trącę ten mikrofon, wybaczcie, ale on jest tak ogromny, że ja tu się nie mieszczę z nim. Aż nawet zaraz zobaczę. W moim notesiku, kochani, tutaj mam wszystko. Teraz ostatnio był, słuchajcie, tak... Skyler to jest pierwszy, Jan to jest drugi, nie, Nathan to jest drugi, Jan to jest trzeci i teraz był Marcin, czyli czwarty. No to jeszcze, kochani, jeden tatuś nam został. Nie, dwóch, bo jeszcze obiecałam, że Gracjana. Ojejku, dobra, dobra, nieważne, kochani. Co ona robi? Tutaj, idź, te dzieci dopatrz, tutaj pieluchę. No, także moi drodzy, tak to wygląda. No dobra, to ja je tu poogarniam, wyślemy Melanie jutro do pracy. Ten odcinek będzie... O, nie wyłączyłam pryskacza tego odświeżacza powietrza. I będzie wam tu pryskał na odcinku. Dobra, słuchajcie, jak tam coś pryśnie, to znaczy, że to ten odświeżacz powietrza taki, co sam pryska co chwilę. Dobra, także kochani, widzimy się jutro rano, jak Melanie wróci z pracy. Okej? No to fajnie, to do jutra. No moi drodzy, mamy następny dzień, dzieci wszystkie wywalone do szkoły, tylko te bliźniaki wiadomo, w tych kołyskach. No i Emma ma teraz chwileczkę, jest całkiem tutaj spoko, ma te swoje te, co ona ma, potrzeby, więc napiszemy książkę. W tym czasie książka, jaka to była motywująca, nie? Jak ją nazwiemy? O! O, jak robić dzieci? Proszę bardzo. Piszemy. I słuchajcie, co tam jeszcze miałam wam powiedzieć. No, wczoraj tutaj te dane zrobiliśmy do końca, ale nie wiem, czy to było na nagraniu. Co tam jeszcze? Dzieci wszystkie poogarniane przed szkołą, wiecie, tam jedzenie i te sprawy. Potwory, słuchajcie, powiedzieliście mi, właściwie jedna z was, Maja, dała mi link do moda, o tu chodźcie, zlew umyjemy w tym czasie, do moda, który pozwala pozbyć się całkowicie z gry potworów, no i powiem wam, w tej nocy nie miałam żadnych potworów, ściągnęłam tego moda, no i tej nocy nie miałam żadnych potworów, więc chyba to działa. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Póki co nie chcę zapeszyć, bo ja to zawsze jak coś powiem, to później wychodzi całkiem inaczej. No a te, słuchajcie... Pomoc dla przyjaciela? Ojejku, nie chcę mi się tego czytać. Podziel się. Skorzystaj z okazji. I co? Poprawa? Poprawa. A tu? Pogorszenie. No trudno. Zobaczcie, tutaj to jedzenie, takie te mody na jedzenie dla dzieci działają tak, że mogą sobie tutaj wziąć kawałek pizzy z mikrofali. Tylko, że nie mamy mikrofalówki. Także fajna sprawa. Kolejna rzecz, która chciałam wam powiedzieć o tym jedzeniu. Właśnie strasznie dużo z was pytało mnie się o te mody. Gdzie ja te mody znalazłam, czy ja podam linki? Więc linki są podane w opisie pod ostatnim filmem z Riley i Scottem. Czekaj, bo tu płacze coś. Pod ostatnim filmem z Riley i Scottem, także możecie sobie tam wejść, albo w komentarzu pod tym filmem też go wkleiłam te linki, albo po prostu w opisie.
Także wszystko tam macie. O, zobaczcie, 9 dostaliśmy za książkę, super. Nakarmimy Dzidzi i lecimy do roboty. Zobaczymy, czy dzisiaj awans, chyba nie, co? Zobaczcie, aż tyle, no nie wiem, czy my tyle podciągniemy. No dobra, to zobaczymy. Słuchajcie, moi drodzy, zastanawiam się teraz, jak to będzie, bo dzisiaj obie dziewczyny, Emma i Lili, mają pracę. Jedna ma na 17, druga ma na 18, natomiast nasza Melanie wraca dopiero o 19, więc godzinę będą dzieciaki nasze same w domu, bez żadnego nastolatka albo dorosłego. I moje pytanie to, czy te małe dzieci z kołyski zostaną wysłane do żłobka wtedy? Ciekawa jestem. O, tu Emma, zobaczcie, od razu idzie. Ale nie rozmawiaj, bym cię pochwaliła, ale tu zmień pieluszkę. No bo sama od razu poszła do dzieci, ona to jest kochana jednak. No, także słuchajcie, zastanawiam się, zobaczymy jak to będzie. Na razie dobra, tu pozmieniałaś, nakarmić chyba nie trzeba, to jeszcze pokołysz. Zaraz w szachy pójdziesz grać. I ty masz zaraz na 18 do pracy. Na 17 ma nasza Lileczka, a co Lileczka? Ona by chciała zjeść, no to super, ale usiądź tutaj. Nie do kompa, usiądź jak człowiek, zjedz. Ona zostawi to jedzenie. No jasne, moment. Weź to sobie i usiądź. O, i pogadaj sobie z dziewczynkami. Dziewczynki to w ogóle, moje drogie, powinnyście lekcje odrabiać. Słuchajcie, nasze trojaczki to mają dobre oceny całkiem. Zobaczcie, piąteczka. Tutaj piąteczka i piąteczka, więc słuchajcie, potrzebujemy jednej umiejętności do... Ale jaja, to my je postarzymy w tym odcinku, one będą nastolatkami. Moment. Umiejętność, dawaj, co ty masz, czego potrzebujesz, kobieto, zaraz ja ci dam. Społecz 3, motoryczne to była lama, nie? No dobra, no to już proszę bardzo, przygotuj grę, pierwsza z nich, ach, ty musisz zjeść. To jak zjesz, to już przygotujesz sobie giereczkę. Następna pannica, Alice. Alice, kochani, też motoryczne, one wszystkie motoryczne, chociaż ta jeszcze ma społeczne, a kreatywne któraś z was ma większe? Nie. Szkoda, bo tutaj stolik do rysowania dałam z Lileczki pokoju. Także tego, nie? Dobra, to ty przygotuj sobie, poćwiczysz od razu. To lekcje na razie, wiecie, lekcje olewamy, żeby podbić te umiejętności. A ty, kochana, do łazieneczki leć. Tu nie gadaj na razie. O, to lekcje odrabia, żartujesz? Ojej, jaka kochana, tu śmierdzi w kuchni. Dawajcie, dzieci, ja wam to pozmywam. Dobra, 17, to zaraz sobie spada Lileczka. Lileczka chyba na 17, nie, Emma. Emma akurat jak wetnie sobie, co ty wcinasz? Jajecznicę. Jak wciniesz sobie jajecznicę, to polecisz. A tobie co jest? Jesteś spięta. Tam, dasz radę, dziewczyno, wierzę w ciebie. Do Melanie ktoś dzwoni. Hej, podobno ty i Lili Meyer przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę fajny. No dzięki, Nathan. Świetnie, świetnie. Dobra, a ty byś chciała zjeść. No to ona sobie... Ale nie jajecznicę, kochana. Ja tobie dam coś innego. Wyrzuć jedzenie zepsute. O, zobaczcie, stop, jak ona wygląda. Chodź, Lili, wyjdź na zewnątrz, ja ci fotę zaraz strzelę. O, zobaczcie to. Aj, przez drzwi... O, dobra. Gdzie jest C? Zobaczcie, jaka agentka fryty idzie robić, nie? Świetne. Dobra, idź sobie, Lili. Dzieci są nakarmione, chyba nikt nie płacze. Te dzieci wbrew pozorom nawet są grzeczne całkiem. Tylko raz tam, wiecie, w nocy chyba trzeba do nich wstać, a nawet nie zawsze i one są w miarę grzeczne, aż się zdziwiłam. Bo, słuchajcie, trojaczki to cały czas płakały, no dosłownie, wiecie. Non-stop i non-stop był płacz. I prysznic weź szybki. Dobra, ty z kucykami, jak się nazywasz? Alice. No, zapomnieć imion dzieci. Super. Alice sobie wcina jajecznicę, a nasza pannica od tego... Aha, okej, świetnie, świetnie. A tak gdyby logikę dać którejś z nich do ćwiczenia? To jest umysłowe. Umysłowo, chore. A umysłowe tylko ma Alice. A nie, i Judy. A nasza Sophie to tylko to... A, Sophie społeczne. A jak społeczne rozwijać? Przez gadanie z kimś, co? Można rozwijać korzystając z domku do lalek oraz pluszowych zwierzaków. Rozwijanie tej umiejętności... odblokowuje stronę Steam TV, a na przykład gdyby tak z tym misiem się dałoby? Rozmawiaj. A to zadziała? Chodź. Zobaczmy. I co? Chyba nie rośnie nam. Kurczę.
A, rośnie, rośnie, dobra, ekstra. A ty? Czemu ona sobie poszła? Miałaś zrobić motoryczne do końca. Ogląda telewizję. Nie, 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 moja droga. Ach, ty zjeść chcesz, no dobra. Słuchaj, o, dzieci nie ma. No to świetnie, to nam wyszło, widzicie? Czyli o to chodzi. No dobra, kochani, to zaraz, to już może zostańcie ze mną do końca, bo zaraz Melanie wraca, zobaczymy, czy to jakiś awans, chyba nie, co? O, panie, a chociaż miałaś ciężką pracę? No miała. To może jutro. Dobra. W takim razie, kochani, ja mam nadzieję, że do końca tego tygodnia sejmowego nam się te dzieci pouczą wszystkiego. Kierymy. Pouczą się tych umiejętności i będziemy mogli je postawić. A w związku z tym zmienić też pokój z tego dziecięcego na taki bardziej nastolatkowy. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Dziewczynki sobie jedzą. Jejku, podaj burger, przyrząd się nowy. Podaj burger. I co? Poprawa. Widzicie, jak na ślepo, to zawsze dobrze. O, jak ta wącha. Chcę zrobić zdjęcie. Ojejku. Zawsze zdjęcie na nagraniu, ale to taki uroczy widok. Dawajcie. Foteczka. O. Ze ściano. No, kurde. Dobra, także kochani, tak. Dzieciuki sobie jedzą. Dawajcie znać, jak pokój Lileczki wam się podoba. Taki malutki, ale chyba całkiem niezły. Co całkiem uroczy. A ty śpisz sobie? O, ludzie z nimi. Wstawaj. Wstawaj i nie gadaj. Heheszki. Tutaj prysznicę weź. No, o, Melanie wraca. O, zobaczcie, zwędziła tablet, ale jesteśmy po prostu niesamowite. Dzieci, mam nadzieję, że w tym żłobku nakarmili. My chcemy oglądać telewizję. Oglądaj kanał Romanse. Oj, już ona troluje na forach. Troluj na forach też musimy zrobić. Żeby właśnie, kochani, wiecie co? Żeby złośliwość nam rosła. Dobra, a ta mała? A, no dobra, kochani, to nie będę was zanudzać. To ja spróbuję ogarnąć tu całą wesołą gromadkę. Dzieciaki dalej to umiejętności im podbijać i widzimy się jutro. Zobaczymy, co tam jutro ciekawego będzie się działo. No, witajcie, kochani. Jest, słuchajcie, środa. Nasza Emma wróciła ze szkoły z szósteczką, poprawiła oceny, choć jest, jak widzicie, no dość niezadowolona ogólnie. I myślę, że nadszedł czas, żeby naszą Emmę wyprowadzić. Zobaczcie na jej minę. Dobra, jak tam u ciebie, Emma? Gdzie to było? Tutaj. Oj, nie tutaj. Tutaj. Mamy piąty poziom charyzmy, mamy szósteczkę, raz jeszcze pokazuję, zobaczcie. Tylko kurczę, powiem wam, że nasza Emma sporo zarabia, bo ona miała 160 za dzień, gdzie Lileczka miała 70 chyba 2, więc zobaczcie, prawie dwa razy tyle. No ale nic, no niestety, bliźniaki mają dzisiaj urodziny, więc koniecznie musimy zrobić no, miejsce w domku, dlatego Emma wyprowadza się dzisiaj z domu. Okej, więc Emma wyprowadza się do swojego taty. Tata Emmy to jest Skyler Johnson, dokładnie tak. Klikamy więc na nich. O, jak mają mało kasy, Skyler do roboty. I okej, i w tym momencie Emma już mieszka ze swoim tatą. Okej, fajnie. Moi drodzy, mamy czwartek. O, oczywiście płaczą dzieci. Dobra, Melanie znowu przyniosła tablet i mamy awans, tajna agentka. Pracujemy od 14 do 22, 3 razy w tygodniu, to bardzo fajnie. Mamy bonusy i ogólnie nowe ubrania, jakieś tam inne pierdoły, także spoko, ona nie idź spać, bo dzisiaj dzieci mają, słuchajcie, urodziny. Musimy zrobić torta. Także Melanie, dasz radę, chodź, zrób ciasto. Zróbmy te jedno ciasto i niech ona idzie spać, a dzieci sobie same będą świętować te urodziny. Bo jeszcze te dzieci, ojejku, mówię wam, to jest hit. No gotuj, czemu ona nie robi tego? Rób. Oj, moi drodzy, czarno to widzę. Ale postaramy się, przyspieszamy oczywiście. Dajesz, Melanie, dasz radę, nie zaśniesz może. Żeby ona teraz tylko tego nie przerwała. Stój, kochana, jesteś dzielna. Dobra, mamy ciasto, super ekstra, gdzie niesiesz? Okej, to już nieważne, gdzie ty niesiesz, ważne, idź sobie spać, ja je dam tutaj. I po kolei dzieci. Dodaj świeczki. Ach, przecież te trzeba uciszyć. To zanim ona chwilę się zdrzemnie. Idź, dodaj świeczki. Wszystkie dzieci, koniec spania, podejdź tutaj. Podejdź tutaj. I pierwsza będzie Alice. Jeszcze raz spójrzmy na oceny. Szóstka jest. Więc będziesz kochana. Moment, nie tu. Wypowiedz życzenie. O, świetnie, uda się?
Ja oczywiście bym chciała dać jakąś fotkę tutaj od razu. Także... Oj, nie to kliknęłam. O. Gdzie są zdjęcia? Dobra. Poszły zdjęcia. Pierwsze jest Alice. Świetnie. O. Co damy dla Alice? A od początku znowu będziemy szli. Duża rodzina, zapaleniec. O, oprócz wegetarianki, proszę was. I wesoła. O, tako. Albo smako. O, dobra, wesoła. Może nie tak jakoś specjalnie po kolei. Okej, okay, świetnie. Później wszystkich obejrzymy w kasie. Nie martwcie się. Ty sobie usiądź. Zanim ktokolwiek weźmie torta, to już następna. Dodaj świeczki. Charlie. Ach, słuchajcie, dzieci nam się zmieniają w tym samym czasie tutaj. Dobra, Charlie. Fenomen. I co tam dalej do fenomena? Artystyczny fenomen. To co damy? Perfekcjonistka. Okej, okay, dzieci się zmieniają. Ty od razu weź wypowiedz życzenie. O. I Summer też się tam, widzicie, zmieniła. Czytam tutaj. No i Summer, mały geniusz. I co? I na przykład wrażliwa. O. Mam nadzieję, że ja włączyłam nagrywanie, bo po prostu będzie hit. Moment, aż sprawdzę. Dobra, kochani, wszystko się nagrywa, wszystko gra. Następna podchodzi sobie tutaj. Kto to jest? Judy. Dawaj, Judy, zrobimy focie. O. Jedziesz. Zdjęcie. Zdjęcie. Ojejku, co ona robi? Dobra, nieważne, poszły zdjęcia. I co, zdmuchniesz świeczki, czy nie? Okej, okay, okej. Okay. Mamy Judy. Myślałam, że ona siwa, a ona taka, no to fajnie. O, ona była wredna, to co jej damy? Miało być po kolei, no ale dobra. Damy jej może tą taką wredną cechę. O, wcielenie zła. Co? To będzie fajne. I ponurą jest. O. I siadaj. I następna dziewczynka, gdzie jest nasza Sophie. Dodaj świeczki. Nie bierzcie ciasta, proszę was. Dobra, są świeczki. Wypowiedz życzenie. Wypowiadaj. Oczywiście zdjęcie pójdzie. Ojej, ojej. No, gdzie ty idziesz, kochana? I ta lileczka w tym swoim kostiumie. Zdjęcia, zdjęcia. Dobrze, wyszły zdjęcia. Mamy naszą Sophie. No i co tam, Sophie, u ciebie? Chodź, będziesz kucharką, o. Kucharka i na przykład smakoszka to będzie nam utrudniać. Tutaj był ten Bornszef, o. No i świetnie. No i mamy, słuchajcie, wszystkich. Mamy aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób do zmian w kasie. Więc myślę, że to będzie akurat fajne zakończenie odcinka. Pewnie pół odcinka zajmie nam zmienianie. Okej, to widzimy się w kasie. Moi drodzy, zobaczmy może najpierw nasze dzieciaczki, które się powykluwały z kołysek. To jest Charlie. Spójrzmy na nią z bliska. No ładna z twarzy, co? Te, w ogóle te siostrzyczki są takie wszystkie do siebie podobne. Czy to te trojaczki, czy tam Emma, czy Lileczka. Wszyscy są podobni. Ale bardzo ładna z twarzy jest ta nasza Charlie. Spójrzmy od razu na Summer. Summer, czarne włoski. Zobaczcie, też jest śliczna, co? Ojej, no po prostu piękne są te dzieciaczki nasze. Dalej spójrzmy sobie na nasze panny, które podorastały. Judy. Zielone brwi i rude włosy. No, Judy, okej, okay, nie mam pytań. Judy to jest ta, która była w czapeczce. Teraz mamy dalej Sophie. Sophie ta z krótkimi włosami też ma, zobaczcie, fioletowe brwi i blond włosy. Nie, niebieskie. O, ludzie, co one, ale ładne są z twarzy bardzo dziewczynki. No i Alice też ma jakieś niebieskie brwi, co one? Alice, zobaczcie, taka troszeczkę ciemniejsza jakby karnacja. Delikatnie indiańska, ale jaka piękna twarz. Taka tutaj szczęka bardziej kwadratowa, bardzo ładnie to wygląda. No, dziewczyny są, kurczę, słuchajcie, według mnie bardzo fajne, nam powychodziły, ale trochę się od siebie różnią, nie wiem, czy widzicie. Mimo, że są bliźniaczkami, to jednak te twarze są, kurczę, różne, nie? To bardzo fajnie. Okej, to teraz zabierzmy się za przerabianie dzieci.
But I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still craving for, I'm still wanting more, yeah. You say you love me.
Okej, także jesteśmy z powrotem z naszymi dziewczynami. Troszkę mi to zajęło, ta zmiana ich, ale okej, mamy efekt końcowy. To jest Charlie ze strojem codziennym. Strojów tych pozostałych nie zmieniałam u dzieci w ogóle, jedynie zmieniałam później piżamki już poza nagraniem. Także Charlie ma taką piżamkę, a reszta zostaje bez zmian. Następnie mamy Summer. Summer strój codzienny. Strój wizytowy, sportowy, zmieniłam piżamkę, strój imprezowy, dobrze, i strój do pływania. Dziewczyn z bliska jako tako wam nie pokazuję, bo wiadomo, to dzieci to nie mają makijażu ani coś, więc... Więc tak, nastolatki już będziemy zbliżać. Tutaj mamy Judy i strój codzienny, tak wygląda. Jeśli chodzi o twarz, to mamy coś takiego, włoski miała krótkie, takie nastroszone i czerwone, więc... Troszeczkę tutaj zmieniłam, ale dalej w takim kolorze i w krótkim wymiarze zostały. Strój wizytowy wygląda tak, nie wiem, z bliska. Strój sportowy wygląda tak. Natomiast do spania coś takiego. Imprezowy. Zbliżymy tutaj. I do pływania. Okej, następna. Następna jest Sophie. O Boże, macham, wybaczcie. Następna jest Sophie. Tak wygląda Sophie. Taka sukieneczka. Oficjalny. Ta sukienka, ona miała ją wybraną, tylko kolor zmieniłam. I butki też miała, więc zostawiłam tak jak jest. A nie pokazałam wam twarzy. Zobaczcie, u niej miałam taki problem. O, drzwiami walą na klatce. Taki problem, że brwi strasznie dziwny kształt miały. I nie dało się ich jako tako... ładnie ustawić, więc stwierdziłam, że damy jej grzyweczkę. Okej. Okay. Strój wizytowy. A, to już pokazywałam. No i z twarzy wygląda tak. Dalej mamy strój sportowy. Tak, strój sportowy wygląda tak. Do spania. Imprezowy. A do spania i makijażu chyba nie zdjęłam. Dobra, później to zrobię. Tak wygląda strój imprezowy. I z bliska wygląda tak. I na koniec został nam strój do pływania. O. I słuchajcie, ostatnia dziewczyna to jest Alice. Alice, tak jak ta nasza Alice w odcinku, ma taką samą fryzurkę, tylko kolor troszeczkę inny i jest taką w miarę grzeczną dziewczynką. To jest jej strój codzienny, z bliska wygląda tak. Rumieńce na policzkach, no taki słodziak. Słodziak z tej naszej Alice. Strój, słuchajcie, wizytowy wygląda tak. Z bliska też, za dużo makijażu nie ma, jak widzicie. Taka grzeczna dziewczyna. Natomiast strój sportowy wygląda tak, do spania wygląda tak. Imprezowy też, taki dość grzeczny, buciki na płaskim, makijaż znikomy i słuchajcie, do pływania. Okej, także to by było na tyle w tym odcinku i to by było na tyle z tymi zmianami. Słuchajcie, chciałam awans Melanie, mamy awans, napisaliśmy książkę, właściwie zaczęliśmy pisać książkę. Dziewczyny podorastały, pozmieniane są, Emma jest wyprowadzona. No i co, w następnym odcinku będziemy starali się wyprowadzić Lileczkę. Ona potrzebuje jeszcze troszeczkę kreatywności zdobyć, kilka poziomów, żeby właśnie dostać w szkole szóstkę oraz żeby, słuchajcie... mieć jakąś tam umiejętność, chociaż troszkę rozwiniętą, prawda? No i musimy lekcje odrabiać, bo nasza Lileczka się opuściła strasznie w nauce przez pracę. Kolejna sprawa, słuchajcie, w następnym odcinku też będę chciała zmienić pokój Emmy i przerobić go na pokój bliźniaczek, które teraz właśnie będą w następnym odcinku dorastać na nastolatki, także musimy przerobić ten właśnie pokoik. No i co, i w następnym odcinku, kochani, będziemy też starali się już wyprowadzić nasze trojaczki, czyli naszą Alice, Judy i Sophie z domu. Jak nam to wyjdzie, zobaczymy.
zobaczymy. No i najważniejsze, co będzie w następnym odcinku, to kolejne dzidzi. Będziemy starać się o kolejne dziecko z kolejnym tatusiem. No i zobaczymy, oby to nie były bliźniaki. Także kochani, to jest ostatni odcinek przed świętami z Siedmiu Grzechów. Ja jeszcze będę nagrywać przedświąteczny odcinek, właściwie taki świąteczny odcinek u Riley i Scotta, który zobaczycie w Wigilię. Nie wiem jeszcze dokładnie o której godzinie, mam nadzieję, że jakoś tak w miarę wcześnie. I tam Wam jeszcze raz złożę dokładnie życzenia, takie wiecie, troszkę dłuższe, ale tutaj dla osób, które nie oglądają Riley i Scotta, tylko Siedem Grzechów, już chciałabym życzyć wesołych, spokojnych, rodzinnych, ciepłych świąt, szczęśliwych świąt. Słuchajcie, odpocznijcie, przemyślcie sobie pewne sprawy. Święta to jest taki czas, wiecie, żeby się uspokoić, żeby nabrać troszeczkę dystansu, żeby spędzić czas z rodziną, żeby przede wszystkim, no wiecie, tą atmosferę rodzinną zacieśnić. To są właśnie święta i to jest magia tych świąt. Także ja się wzruszę, bo ja się zawsze wzruszam. Okej, kochani, jestem z powrotem. Wybaczcie to małe cięcie, ale ja zawsze się wzruszam na życzeniach, szczególnie świątecznych. Może dlatego, że jestem już któreś święta z rzędu z dala od rodziny. Może to też jest tym spowodowane. W każdym bądź razie, jeszcze raz, wesołych świąt, kochani. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, to jest szczęśliwy czas. I oczywiście widzimy się już po świętach. To na razie, cześć!